Świat historii opolskich monet. Przybliżamy go Państwu przez ostatnie tygodnie. Dzisiaj sklamrujemy pewną część tych naszych opowieści z naszym gościem, panem Witoldem Garbalem, który Państwu te niesamowite historie opowiadał. To pewnie dzisiaj też opowie o miejscu, którego jeśli by nie było, to nie byłoby i tych pieniędzy, a historia tego miejsca przecież sięga właśnie średniowiecza. Dzisiaj bohaterką naszej opowieści będzie opolska mennica. Panie Witoldzie, to było ważne dla miasta rzeczywiście miejsce, zwłaszcza w średniowieczu, kiedy ten pieniądz zaczął dominować również na terenie Śląska? Jeśli chodzi o działalność mennicy opolskiej w średniowieczu, jest to problem dosyć enigmatyczny. Niewiele rzeczywiście możemy powiedzieć, przynajmniej jeśli chodzi o okres do XV wieku, o działalności mennicy opolskiej. W XV wieku rozpoczyna się wybijanie tego talerza opolskiego w wielkich ilościach. Ale ogólnie można stwierdzić, że mennica opolska działała dosyć specyficznie. Były to takie działalność od czasu do czasu, ale za to niezmiernie intensywna. A z czego to wynikało? To wynikało niewątpliwie z zapotrzebowania. Jeżeli książę stwierdził, że będzie to wybijał monetę i dysponował odpowiednimi funduszami, zawsze to realizował. I tak na przykład przez te kilka dziesięcioleci w XV wieku wybijano te talerze. Później, co jest charakterystyczne, następuje przeszło stuletnia przerwa w działalności mennicy i wznawia działalność mennicy w latach 1622-1623 książę siedmiogrodzki Bethlen Gabor. Ale mówimy ciągle o jednym miejscu. Gdybyśmy go dzisiaj mieli umiejscowić w Opolu, to gdzie powinniśmy kierować swoje kroki? Mennica znajdowała się przy zamku książęcym na Ostrówku. Wracając do Bethlena Gabora, on tutaj znalazł się jako w Opolu jako książę opolsko-raciborski z rozkazu cesarza Ferdynanda II, który ofiarował mu księstwo opolsko-raciborskie w zamian za zrzeczenie się praw do tronu węgierskiego. Bethlen Gabor wybił tutaj sporą ilość monet. Były to przeważnie drobne monety. Taką szczególnie popularną jest 24 krajcary, które tutaj w ogromnych ilościach były bite w Opolu. Ogromną rzadkością są klipy pół- i dwutalarowe. Stosunkowo rzadkie są trojaki. Mamy trojaki w naszych zbiorach, trojaki wzorowane na trojakach polskich. Tutaj mamy przykład takiego trojaka z 1623 roku. Później mamy kilkadziesiąt lat przerwy i ponownie mennica opolska wznawia swoją działalność już za panowania Władysława IV, króla polskiego. Władysław IV przejął księstwo opolsko-raciborskie jako zastaw za niezapłacone posagi. Zarówno Władysław IV, jak później jego brat Jan Kazimierz wybijali tutaj niewielką ilość monet. Były to monety obiegowe, niezbyt efektowne, wartości 3 i 15 krajcarów. W przypadku Jana Kazimierza jest to jasne, ponieważ były one wybijane w niedogodnych okolicznościach w czasie wojny ze Szwecją. Ale w międzyczasie mamy działalność Karola Ferdynanda Wazy, działalność menniczą Karola Ferdynanda Wazy, o której była mowa tydzień temu. Mamy tutaj kapitalną grafikę Opole w 1654 roku. Proszę zwrócić uwagę, że chodzi dokładnie o ten rok, w którym rezydował tutaj Karol Ferdynand Waza. On unowocześnił mennicę opolskich, wprowadzając urządzenia w walce, które służyły do wytłaczania obustronnego monet. W ogóle taką pierwszą maszynę wprowadzono w Królewcu w 1570 roku i niespełna 100 lat później trafiła ona właśnie między innymi do Opola. Czas królów się kończył, to pewnie kończył się też i czas działalności mennicy.
Tak, niestety następny z cesarzy, Leopold I, który panował dosyć długo, całą drugą połowę XVII wieku, wykupił księstwo opolsko-raciborskie za 1 200 000 dukatów. I tutaj rozpoczął swoją działalność menniczą, która charakteryzuje się tym, że wybijał niemal wyłącznie monetę drobną, za to w ogromnych ilościach. Mm-hmm. Tutaj mam przykłady takich drobnych monet wybijanych w Mennicy Opolskiej. 3-1 krajcar. Być może nawet były do tego stopnia rozpowszechnione, że być może nawet ktoś z Państwa posiada, nawet nie wiedząc, takie właśnie drobne numizmaty z XVII-wiecznej Mennicy Opolskiej. Charakterystyczny jest właśnie na rewersie ten dwugłowy orzeł cesarski. Oczywiście większe monety grube też także zdarzały się w tym okresie w Mennicy Opolskiej, ale są to rzeczywiście wielkie rzadkości. Natomiast jeśli chodzi o drobną monetę, była to przez kilka lat, mowa o Mennicy Opolskiej, najbardziej wydajna mennica na Śląsku. I niespodziewanie, dokładnie bodajże 2 listopada 1704 roku, mennica zostaje zamknięta i już nigdy nie wznawia swojej działalności. A jakie są ewentualne znaki zapytania? Dlaczego? Można domniemywać, że ponieważ kilka lat wcześniej prowadzono intensywną działalność remontową mennicy wrocławskiej, która była tą główną na Śląsku, po ukończeniu właśnie remontu mennicy wrocławskiej okazało się, że mennica opolska jest już zbędna. Tak więc niespodziewanie w 1704 roku Mennica Opolska definitywnie kończy swoją działalność. Dziękuję serdecznie panie Witoldzie za to spotkanie. Ponieważ powiedział pan, że czas monet się skończył, to będzie to też ostatnia opowieść o monetach, ale nie nasze ostatnie spotkanie. No bo w końcu, jeśli mieliśmy monety, to nie sposób też nie powiedzieć o pieniądzach w formie banknotów, bądź też w innej formie. I to będzie z kolei kolejna nasza opowieść już za tydzień. Ale teraz poczekajcie Państwo do samego końca, bo za chwilę kolejna nagroda i kolejne pytanie konkursowe. No i słowo się rzekło, to czas i na pieniądz. Ta pamiątkowa moneta, którą wybił Narodowy Bank Polski, okazjonalna, przypomnę, Katyń Palmiry 1940, trafi do kogoś z Państwa, kto oczywiście odpowie prawidłowo na zadane dziś pytanie i odpowiedź poda poniżej w komentarzach. Odpowiedź nie może być edytowalna. A pytanie brzmi, w którym roku definitywnie zakończyła swoją działalność i została zamknięta opolska mennica? W którym roku definitywnie została zamknięta i zakończyła swoją działalność Mennica Opolska? Czekamy na Państwa odpowiedzi. Pierwsza prawidłowa, nieedytowalna to właśnie ta nagroda, a szczegóły regulaminu znajdą Państwo na stronie www.opole.pl.